Dzień dobry w naszym programie. Dzień dobry Państwu. I co? I zacytuję. Trzeba słuchać ludu, obiecać im, czego oczekuje, a potem wygasić ich oczekiwania. Mają zapierdalać za miskę ryżu. Kto to powiedział, Mirku? No, pan Morawiecki. Morawiecki, nasz premier? To nie nasz premier. Nie nasz premier. Ale to premier tak. Polin. Nie potrafię używać tej nazwy, wiesz? Nie potrafię używać tej nazwy, bo nie chcę, żeby ona się zapisywała w naszej podświadomości. Bo im więcej używamy takich nazw, które przeszkadzają nam w naszym życiu, to one zaczynają się zaczynają być realnymi. A ja jestem raczej osobą taką, która pomimo to, że wie, co się dzieje, to jednak nie będzie pozwalała na tego typu zapisy w naszej podświadomości i nie będę tego powielał pod żadnym względem. Ale to ewidentnie pokazuje ten cytat, to co powiedział premier, nazywanie tak pana Morawieckiego jest premierem. Czyim? No, to już jest mniejsza. No, taki przydomek ma, tak. Ma taki przydomek, tak, ktoś mu nadał, czy uzurpatorsko, po prostu uzurpatorska władza. Ale tak powiedział. O czym to świadczy według ciebie? Powiem to tak. Teraz zbliża się nam marsz 11 listopada, gdzie na którym będzie naprawdę bardzo wielu Polaków, szczytnych Polaków, tak? Ludzi, którzy kochają Polskę, kochają polskość, łączą się z tym wszystkim, żyją tym, ale również wiemy, że do Polski napłynęli najeźdźcy, bo inaczej tego nazwać nie możemy, wiesz, to nie są uchodźcy, to są właśnie najeźdźcy na dzień dzisiejszy z Ukrainy, z Izraela, czy tam Uzraela, jakby to już nie nazywał, to jest w chwili obecnej naprawdę mało istotne, ale również z innych krajów, po to, aby wymieszać społeczeństwo. To jest oczywiście dużo, dużo dłuższy aspekt, wiesz, bo to możemy potem rozwinąć w tematyce, ale co właśnie powracając do tego cytatu pana Morawieckiego, to jest ewidentnie widać, że chcą wywołać u nas na terenie Polski konflikt. Konflikt i to najlepiej zbrojny, aby można było użyć właśnie wojsk tych stacjonujących u nas na terenie Polski przeciwko nam, użyć nawet broni, która należy do nas również przeciwko nam, spacyfikować totalnie społeczeństwo w taki sposób, aby najlepiej wykończyć jeszcze właśnie takich zacnych ludzi, zacnych Polaków, którzy nie boją się walczyć, nie boją się mówić o Polsce, nie boją się mówić o syjonistach i chcą zmieniać Polskę na taki aspekt, aby w Polsce z powrotem było dobrze dla nas Polaków, a nie państwo działało przeciwko nam. Tak, zgodzę się z tym. Nawet to, co powiedział też jeszcze osoby, czego nie zacytowaliśmy. Potrzebna jest wojna. To jest drugi cytat, tak? Ludzie będą wtedy zapierdalać za miskę ryżu, nie? Dokładnie. Potrzebna jest wojna. Czyli to pokazuje, jakie intencje mają ci ludzie, jakie intencje ma Morawiecki i cała ta zgraja, która siedzi po prostu na Wiejskiej, która siedzi, no, która rządzi tym naszym krajem, administruje, tak? I tworzy państwo tutaj. Państwo Polin, tak to nazwijmy. Ściąga po prostu nie uchodźców, bo tak jak powiedziałeś, tylko najeźdźców, bo uchodźcy są chyba dużo mniejszym złem dla zachodniej Europy niż dla nas ci najeźdźcy z Izraela, z Ukrainy i jeszcze teraz tam mają być, tam nie wiem, z Filipin czy tam z innych krajów i to w takich liczbach dosyć wysokich, a to jest po to, żeby do końca wymieszać nasze społeczeństwo, zabić tam patriotyczną jakąś tkankę. A do tego by się bardzo przydało właśnie coś wywołać na 11 listopada. Taki projekt, taki mini, ja bym to nazwał mini może, bo to może na taką skalę nie być, jak było powstanie warszawskie, ale takie mini powstanie warszawskie, czy takie mini powstanie styczniowe,
gdzie najlepsza tkanka narodu została wtedy jak gdyby wykończona, tak? To teraz jeszcze ta tkanka, która przyjedzie na 11 listopada na przykład, tak? Ta młodzież, która nie do końca jest świadoma tego, co się dzieje, bo jest manipulowana przez różnych Jabłonowskich, Bieńków, Potockich, tak? I całą tą resztę taką niby patriotyczną z tych narodowców, tak? Mindlara i innych. I ci ludzie przyjadą, bo ja też podżegacze muszą być. Ja tych ludzi nazywam podżegaczami, tak? Tak. To są podżegacze i sterowani najprawdopodobniej przez jakieś siły, najprawdopodobniej powtarzam, bo do końca tego nie wiemy, przez jakie i czy rzeczywiście, ale to, tak to wygląda z zewnątrz. I jest apel do młodych ludzi, żeby nie dali się sprowokować nigdy, bo nie może dojść do czegoś takiego, jak doszło w 1944 czy w 1863, tak? Zresztą wszystkie rozruchy, jakie były w Polsce, po prostu nawet te za czasów komuny, w Radomiu, w Ursusie, w Gdańsku, w Poznaniu, to były prowokacje, gdzie tylko zginęli jacyś ludzie i gdzie władza mogła zrealizować swoje cele, tak? Jak najbardziej. Tak jak po Radomiu i Ursusie mogli wprowadzić później stan wojenny, powstał KOR, tak? Żeby zniszczyć po prostu patriotyczne rządy Gierka i Jaroszewicza w tamtym czasie. I co do właśnie stanu wojennego, to teraz w momencie, kiedy wywołają jakiś konflikt, to będzie również pretekst do wywołania stanu wyjątkowego ponownie właśnie w Polsce. Wtedy mogą wyprowadzić właśnie wojska i zacząć pacyfikować naród. Tak, tym bardziej, że sytuacja zewnętrzna jest w tej chwili dla nich bardzo korzystna, bo nie ma konfliktów wokół, nie ma konfliktu w tej chwili takiego otwartego poza tam Syrią, gdzie jest na razie uśpiony ten konflikt, ale z Iranem nie ma konfliktu, który będzie najprawdopodobniej w przyszłości, bo dążą do tego. Nie wiadomo, jak tam sytuacja międzynarodowa się rozwinie. Także mają tutaj wszystkie narzędzia do tego, żeby sprowokować i zrobić to, co po prostu chcą zrobić. Czyli mają wojsko amerykańskie, ustawę 1066. PiS ją rozszerzył, możliwość użycia broni na terenie Rzeczypospolitej. Nawet uzbrojenia obcych wojsk i obcych funkcjonariuszy służb innych. Poza tym jest, szacuje się, że około 50 tysięcy agentów Mossadu uzbrojonych po zęby i znakomicie wyszkolonych. I bezbronna masa polskich patriotów, która przyjedzie na marsz po prostu i może się to przerodzić po prostu w jatkę jakąś. Może się przerodzić naprawdę w jatkę ze względu nawet na fakt, że my Polacy jesteśmy narodem walecznym. My jesteśmy waleczni. My nawet jeśli nie będziemy mieli broni, to my tą broń zdobędziemy. Ale no jakby nie było, w momencie kiedy nie masz już na samym początku, nie masz na starcie broni, nie możesz walczyć z nimi na tych samych zasadach, to niestety, ale te straty w ludziach, bo to największe straty w tym momencie będą w ludziach, poniesiemy my. A czy my nie jesteśmy w stanie zrobić tego jeszcze inaczej? Jesteśmy. Jesteśmy w stanie, nie musimy wcale jeszcze z nimi walczyć, nie musimy wyciągać tego oręża, tak? Nie musimy wyciągać jeszcze tego oręża przeciw nimi, chyba że, bo taka opcja również wchodzi w rachubę, tworząc właśnie drobne, małe oddziały, gdzie o nich nikt nie będzie widział, nie będzie słyszał, a one będą samodzielnie działały, ale w taki sposób, aby nikt do nich nie dotarł. Taka istnieje możliwość i takie opcje były i są naprawdę brane pod uwagę. Poza tym jest dekret pana Tadeusza Cichockiego wprowadzony w życie i to już przez dłuższy okres czasu, sam zresztą do niego robiłem taki krótki filmik, czytałem, wrzucałem na YouTube'a. Powiem szczerze, również zgadzam się z nim. No, może nie we wszystkich stuprocentowo kwestiach, ale w większości wypadków jednak zgadzam się z tym dekretem i to wszystko zależy teraz od nas, w jaki sposób my do tego wszystkiego podejdziemy i czy zaczniemy być tym inteligentnym narodem, czy damy sobą manipulować. Nie mamy być inteligentnym narodem i nigdy się nie dać sprowokować do kolejnego Miasto 44, tak. Czy powstanie styczniowe 63, tak, czy do innych rozruchów. Nigdy. Nie.
Jesteśmy na tyle inteligentnym słowiańskim narodem, najbardziej inteligentnym na świecie, który da sobie radę po prostu w sposób pokojowy. Przegonić tych drani stąd. Zobacz, jak nasi kochani Polacy zaczną teraz zastanawiać się nad tym, w jaki sposób przez te wszystkie lata teraz zostaliśmy zmanipulowani i co było tego przyczyną, to zwrócą szczególną uwagę na fakt, że to wszystko zadziało się za pomocą słowa. Słowa albo pisanego, albo mówionego, właśnie pokazywanego za pomocą telewizji, za pomocą radia i wprowadzonego tak zwanego prawa, które szczerze mówiąc jest tylko wtedy prawem, kiedy my na to zezwalamy, kiedy my je akceptujemy. Bo w momencie, kiedy przestaniesz je akceptować, bo tak prawdę mówiąc ponad prawem stanowionym jest jeszcze nasza wola, która jest ponad wszelkim prawem. I w momencie, kiedy ty poprzez wypowiedzenie właśnie wypowiedzenie takiego posłuszeństwa temu prawu stanowionemu, które automatycznie wskazuje, że działa przeciw międzynarodowemu nawet prawu, proszę ja ciebie, człowieka, konwencji na przykład haskiej, jesteś w stanie skutecznie zacząć z tym systemem działać, walczyć. Dokładnie. Skutecznie, naprawdę dokładnie. Skutecznie. No bo na razie to w tym naszym kraju, w naszej Polsce obowiązuje konstytucja, która składa się tylko z trzech punktów, tak? Które można zacytować. Tak, masz rację, tak. Znaczy ta konstytucja obowiązuje... Trzeciej RP. Obowiązuje właśnie trzecią RP, ale to na tych wysokich szczeblach, a w stosunku do narodu, do ludzi, którzy system tutaj zamieszkują, tak, jest wprowadzona konstytucja, która odbiera prawa człowieka nam, narodowi. Tak, narodowi, wszystkim w ogóle, rdzennym mieszkańcom tej ziemi. A ta konstytucja, która obowiązuje członków tej kasty po PO, PiS, SLD, Kukiz, Nowoczesna, PC wcześniej, tak? My nie ruszamy waszych. My nie ruszamy waszych, wy nie ruszacie naszych. Punkt drugi to jest, Polacy mają być okradani zawsze i wszędzie. I przepisy szczegółowe, czyli wszystko, kodeksy karne, jakieś przepisy finansowe, ustalamy tak, między sobą, gospodarcze, tak? Ustalamy między sobą przywódcę. I to no. Się tak odbywa. W tej chwili jest Morawiecki, jest człowiek Tuska, tak, bankster, który jest premierem w tej chwili. Jak może dojść do jakiegokolwiek rozliczenia? To jest tylko rozmydlanie oczu. To, co on mówi, że odzyskują pieniądze, odzyskują VAT, odzyskują coś tam, tak? A to kupili teraz 9 ton złota, które wysłali do Anglii, tak? Jako chyba, znaczy jak, nie jako, tylko jako zwrot mienia żydowskiego już. Tak, na poczet tak, zwrotu mienia żydowskiego. Na to te pieniądze poszły. Cholera. Zapomniałem telefonu wyłączyć. Przepraszam. No co, Mirku, to nie wiem, na dzisiaj chyba skończymy, tak? Uważasz, że skończyliśmy temat? Bo ja myślę, że nie. Jeszcze nie, tak? No to... Na czym stanęliśmy, zanim zaczął dzwonić telefon? Stanęliśmy na konstytucji, która obowiązuje w trzeciej RP, składającej się z trzech punktów, tak? No bo to jest ta konstytucja, bo... Żadna konstytucja inna w tym kraju nie jest przestrzegana. Jakby była przestrzegana tylko konstytucja Kwaśniewskiego, to byłoby bardzo dobrze już. To byłoby już bardzo dobrze. Ale ta konstytucja nie jest przestrzegana. No tak. Ona jest przestrzegana tylko w wybranych przypadkach, jakim jest potrzeba tam na górze. To jest wtedy przestrzegana. Ale dla ludzi nie. Ta konstytucja jest notorycznie łamana. W sądach powszechnych... Mówiliśmy już o tym kiedyś, pamiętasz, że w ogóle konstytucja ta została wprowadzona całkowicie nielegalnie, bo my, naród, absolutnie nie zaakceptowaliśmy zmiany z poprzedniej konstytucji, tej PRL-owskiej, tak? Tak. Nikt tego nie zatwierdził z nas. Poszło do głosowania bodajże 42,
nie wiem, 8 albo 3% uprawnionych osób właśnie, a powinno być 50 plus 1, czyli powinno, jakby nie było, no my Polacy nie zaakceptowaliśmy tego, nie chcieliśmy żadnej zmiany, chcieliśmy, aby pozostała władza ludu nad władzą właśnie taką, która się stworzyła poprzez walki u nas na terytorium Polski, poprzez zbrojne właśnie odebranie nam władzy, nam jako ludowi, bo przecież jakby nie było, to za Gierka Polska się świetnie rozwijała. I to wszyscy o tym doskonale wiemy. Dokładnie. Ci ludzie, którzy na dzień dzisiejszy mówią nam, wmawiają nam, że w tamtych czasach było źle i niedobrze, gówno prawda. Bo my naprawdę zaczynaliśmy się rozwijać. U nas przemysł stawał się naprawdę bardzo mocny. I to każda gałąź przemysłu. Poza tym właśnie sprzęty, jakie żeśmy produkowali, to nie było tak jak dzisiaj, że one po roku czy po dwóch zaraz się psuły. One działają do dzisiaj. O to chodzi, działają nam do dzisiaj. I to była bardzo wysoka jakość, szczególnie sprzętów elektronicznych. Najlepsze komputery wtedy produkowaliśmy, tak, lepsze niż tak, Macintosha i Apple, tak? I powiem ci, że no czas najwyższy, abyśmy zaczęli do tego powracać. No niestety, władza, która na dzień dzisiejszy jest, czyli PiS, PO, Kukiz, SLD, Nowoczesna. To są antypolscy uzurpatorzy. To są ludzie, którzy absolutnie u nas żadnych poważnych zmian nie wprowadzą. To są ludzie, którzy pod żadnym względem nie wyciągną konsekwencji w stosunku do tego, co było zrobione z naszą gospodarką. Oni nie będą nas rozwijali, tylko nadal będą pogłębiali sytuację, w jakiej się znajdujemy, po to, aby jeszcze więcej Polaków z Polski wyjechało, bo na dzień dzisiejszy mamy ponad 15 milionów polskich uchodźców. Uchodźców, to są właśnie uchodźcy, bo zostaliśmy zmuszeni właśnie do wyjazdu. Jak to jest zmanipulowane, Jak to jest zmanipulowane wszystko. Zobacz, ja też byłem takim uchodźcem na początku lat 90., bo 3 lata byłem w Stanach Zjednoczonych. A ponad 15 lat przebywałem poza granicami naszego kraju. Ale to uchodźstwo teraz jest jeszcze dużo gorsze niż tamto chyba. Powiem ci, że na początku, jak wyjechałem właśnie za granicę, to wiesz jak się czułem w innych krajach? I tak wielu Polaków się czuje. Jesteśmy dosłownie tam gnębieni, wiesz, do czasu, aż nie powiesz, kurwa, dość. I zaczynasz działać całkowicie inaczej, wiesz, zaczynasz się stawiać im wszystkich, zaczynasz pokazywać, że przepraszam bardzo, ale ja nie tylko jestem człowiekiem, ja jestem Polakiem i zaczynasz głowę podnosisz do przodu, pierś wypychasz do przodu, wiesz, i pokazujesz dumę swoją narodową. I dopiero wtedy zaczynają cię akceptować, dopiero wtedy zaczynasz czuć ten szacunek, jaki oni do ciebie czują, pokazują ci ten szacunek, wiesz. Ale na to trzeba sobie zapracować. Jest naprawdę ciężko, ze względu na to, że jesteśmy tak zmanipulowanym mocno narodem, a w świecie tak się o nas beznadziejnie mówi, że takim zwykłym, normalnym jednostkom, które tutaj na początku po prostu wyjeżdżają, bo nie widzą już dalej sensu, wiesz, jakiejkolwiek akceptacji, jakiejkolwiek możliwości samorozwoju, bądź zarobienie normalnych pieniędzy na utrzymanie siebie, na utrzymanie swojej rodziny, bo naprawdę jest bardzo ciężko. No Mirek, przerwę ci na chwilę. No jeżeli w Ministerstwie Finansów, ja widzę ostatnio, jest jakieś posiedzenie ministrów, fachowców i tam jest Johnny Daniels, już pominąwszy, nie tylko Johnny Daniels, ale tylko cała jeszcze zgraja, cała ta śmietanka lobbystów żydowskich, sionistycznych, tak. No to o czym my tu w ogóle mówimy, tak? To po prostu jest tylko zadzierżgnięcie tej pętli, która jest na nas tu wszystkich coraz bardziej zaciskana, no nie? My Polacy powinniśmy właśnie wziąć po pierwsze pod uwagę, że ci ludzie, ci wszyscy ludzie, którzy na dzień dzisiejszy są nam wystawiani do tego, aby na nich głosować, oni absolutnie nie będą działali na naszą korzyść. Dla dobra Polaków. Oni będą działali tylko i wyłącznie na korzyść swoją.
To, że oni teraz pięknie... I wykonywać polecenia, tylko takie tak. marionetki po prostu ewentualnie coś sami skubną przy tym, dostaną jakąś tam w miarę godziwą wypłatę przez 4 lata, tak, czy tam 8 lat, jak 2 kadencje będą. Czy... I to jest, i to na tym polega, a nic nie zrobią, tylko po prostu będą wykonywać polecenia, po prostu będą pociągani za sznurki. Zobacz, pojawił się też taki Potocki, tak. Pan Jan Potocki. I powiem ci, że on działa dokładnie tak samo, jak działa ta cała reszta. Oni słuchają tego, co my mówimy, a potem zaczynają to wykorzystywać. Ale mówiąc właśnie nam to, przekazując nam dokładnie to, czego my oczekujemy. Ale co z tego, że oni nam przekazują to, czego my oczekujemy, skoro potem jest widoczne, że oni działają całkowicie inaczej. Bo na przykład koło Potockiego też zebrała się śmietanka naprawdę ludzi. To ja bym to nazwał właśnie tą średnią klasą. Ludzi inteligentnych, ludzi, którzy byli gotowi dla sprawy naprawdę poświęcić siebie, poświęcić swoje życie, swoje majątki, bo każdy by chętnie nawet włożył swoje pieniądze do tego. Tak. I to zresztą było bardzo widoczne i dużym przykładem tego same te konferencje, gdzie to właśnie ludzie, którzy się zjeżdżali, finansowali to wszystko. Każdy z nas przecież płacił na to pieniądze. To nie było tak, że pan Potocki to organizował sam, tak? Albo jego tak zwana założona partia, wiesz, to organizowała. Absolutnie nie. To było zorganizowane, my wszyscy się tam zjeżdżaliśmy i ponosiliśmy koszta tego. Także to ludzie się zjeżdżali z całej Polski na to wszystko. I on słuchał. Osoby, które tam wokół niego siedzą, też słuchały, zapisywały, wiesz, robiły sobie notatki, a następnie potem słyszymy, wiesz, w jego wypowiedziach, że on zaczyna o tym mówić, nie, o naszych oczekiwaniach i zaczyna tym przyciągać coraz większą publiczność. Ale to jest tylko przyciąganie publiczności, wiesz, to jest takie manipulowanie nami, naszym społeczeństwem, Polakami, po to tylko, aby coś ugrać dla siebie. Tylko i wyłącznie dla siebie. Bo gdybyśmy jednocześnie, a była taka możliwość, zagrali na tych największych miastach, bo było naprawdę tylu wspaniałych ludzi wokół tej idei właśnie drugiej RP, że mogliśmy jednocześnie w każdym jednym dużym mieście, albo nawet i prawie na terenie całej Polski wystawić kandydatów. Mogliśmy to zrobić. To idea jak najbardziej piękna i szczytna, ale napisana również przez osobę, która została z tej partii również odsunięta. Prawdziwego patriotę, człowieka, który poświęca swoje życie, wiesz, poświęca swoją energię, swoje pieniądze ku temu, aby ludzi właśnie informować o tym, co dzisiaj mamy, co się dzieje. To jest pan Mirosław Guść. Naprawdę pierwszorzędny człowiek. Do dzisiaj utrzymujemy kontakty. Bardzo dużo ze sobą rozmawiamy. Często ze sobą właśnie dzwonimy. I to on napisał ideę drugiej RP. W międzyczasie ona została pozmieniana troszeczkę, zostało parę nowych aspektów dopisanych, które za pomocą właśnie takich konferencji dotarły do wiadomości tych osób, które tam zarządzają w tej partii i tak dalej, no w szczególności pana Potockiego i osób, które tym kierują. Czyli Mirek, czyli... Jeszcze raz odpowiedź na pytanie, już kiedyś Cię pytałem, czy to jest taki sam projekt, jak był projekt Wałęsa, później projekt teraz ostatnio na przykład Cookies, to teraz jest projekt Potocki, tak? Wydmuszka taka, tak. Taka wydmuszka. Taka wydmuszka, tak. Kolejna osoba nam porzucona po to, aby z powrotem naród dalej podzielić między sobą, po to, aby zwrócić na niego uwagę, a nie zająć się właśnie odpowiednio wyborami, nie przygotować się do tych wyborów. Ja nawet sam się na dzień dzisiejszy zastanawiam nad tym, czy właśnie nie zorganizować nowej partii, w której będą naprawdę tylko i wyłącznie Polacy z rodowym pochodzeniem, czyli minimum trzypokoleniowym. Zresztą zastanawiam się, czy nawet nie czteropokoleniowym, ze względu na to, że mamy tutaj na terenie Polski również
osoby innego pochodzenia, które już te trzy pokolenia również posiadają na dzień dzisiejszy. Także jest naprawdę, posiadamy duże możliwości, tylko których nie wykorzystujemy, a myślę, że czas najwyższy, abyśmy się zaczęli jednoczyć tych wspaniałych ludzi, którzy wokół... Którzy są gdzieś cały czas szarpani, odciągani przez takie osoby właśnie, nie? Tak, tak, którzy właśnie są... Ja bym to nazwał nawet wykorzystywani, wiesz, do swoich własnych celów. Nawet nie dość, że są wykorzystywani fizycznie, ale też można powiedzieć energetycznie, ale i finansowo pewnie w niektórych sytuacjach też. Nie? Tak jak miała sytuacja miejsce z Cookiesem. No to była, powiem ci, masakra. No ja zorientowałem się jeszcze przed samymi wyborami. To żeśmy mówili o tym Marcinie Roli. No oni nie chce się naprawdę wypowiadać, bo więcej mogłeś ty się wypowiedzieć, bo czym miałeś kontakt, nie miałem. Samo teraz którego ja też myślałem, że rzeczywiście młody patriota pewnie, młody chłopak, ale jego działanie to pokazuje, że to co robi teraz z panem Potockim, wywiady, rzeki, więc non stop po prostu promocja. Nie wiem, czy promuje swój kanał, czy no ja bym to nazwał właśnie, że promuje swój kanał, ale on był wcześniej przy Jabłonowskim, tak? No, Jabłonowski, Narodowy Front Polski, tak? Wiadomo, kto tam jest. No, jeżeli tam jest Karol Szwalbe, były tutaj komendant policji, nie będziemy dalej mówić, no po prostu to sam w zarządzie tego ruchu. No i sam pan Jabłonowski, tak? No, postać taka bardzo dwuznaczna. Ale powiem ci, że... Nawołująca chyba też trochę do tego, żeby podburzać, tak? Podburzać. To o czym mówiliśmy. Ale powiem ci, że Jabłonowski bardzo dużo wniósł do mojego spojrzenia na całokształt właśnie, jaki dział się na terenie Polski, a w tym momencie przebywałem za granicą. I powiem ci, że ja mu jestem wdzięczny za wiele informacji, które do mnie dotarły. To znaczy, no bo tak działa, no tak działa, Mirek, to wszyscy tak działają. To część jest niby dobrego, oni mówią o dobrych rzeczach. Wybrać go na stanowiska prezydenta prawdopodobnie bym nie wybrał, ale powiem ci, że za to, co powiedział i w jaki sposób mnie naprowadził na pewne rozwiązania. Ja też mu kibicowałem. Bo nie podał mi bezpośredniego rozwiązania, bo sam nie wiedział. Ale zacząłem obserwować po prostu, co się dzieje później wokół tego wszystkiego. Bo sam nie znam tych rozwiązań. Dobra, to Mirek, to dziękuję ci. No dzięki. Dzwoni Jakub. No to musimy dalej działać. Dobra. Działać. Dziękujemy Państwu. W następnym programie widzimy się już wkrótce. Będzie ładna niespodzianka, tak powiedzmy. Będziemy mieli gościa. Dziękuję. Dzięki raz jeszcze i do następnego. Do następnego.